rozmawiamy przed prawdopodobnie najważniejszym meczem w sezonie. Przed Wami mecz z Pruszczem Gdańskim. Jak Pan ocenia szanse w tym meczu? Rzeczywiście jeden z ważniejszych meczów przed nami. W Rugby generalnie nie ma meczy nieważnych. Mamy je podzielić na ważniejsze i mniej ważne. Ten należy do tej kategorii ważniejszych. No, dużo prawdopodobnie ten mecz decyduje o tym, która z tych dwóch drużyn jest drużyną lepszą i będzie zasługiwała na to, aby być na szczycie tabeli. Szanse, jakie mamy, zawsze jest 50 na 50 przed meczem. Mamy jakieś atuty po swojej stronie, chociażby to, że gramy u siebie. Dwa, że będzie tam drugi mecz już w tej części sezonu wiosennej, bo rozegraliśmy dwa tygodnie temu pierwszy mecz zaległy jeszcze z rundy jesiennej przełożony. Czarni Pruszcz po raz pierwszy wyjdą na boisko, nie licząc się sparingów w meczu o punkty. To są takie pewne nasze przewagi, no ale kto jest lepszy, to zweryfikuje boisko. Wspomniał Pan, że mecz będzie u siebie. Tutaj pojawił się na obiekcie nowe trybuny. Jak Pan ocenia, czy jest szansa na dobrą frekwencję? Ja mogę posiłkować się tym, co oglądałem w zeszłym sezonie, kiedy graliśmy tutaj jesienią, no to te trybuny bez najmniejszego problemu moim zdaniem zostaną zapełnione, gdyż ilość ludzi chodzących, stojących w momencie, kiedy jeszcze trybun nie było, no jest właśnie taka, że te trybuny tutaj będą, myślę, zapełnione, a kiedy zostaje oddana druga część tutaj budynku z kolejnymi trybunami, ja myślę, że będziemy w stanie zapewnić taki poziom widowiska, że kibice z chęcią przyjdą. Tym bardziej, że w Orzegowie akurat w tej dzielnicy jest pewien taki głód wydarzeń sportowych. No, Urloch Arena od zeszłego roku taką tutaj rolę spełnia, centrum sportowego. I to prawda, mówię to szczerze, nie żeby tutaj podbić ilość widzów, ale kilkaset osób na nasze mecze przychodziło. W klubie pojawił się nowy trener z Irlandii. Jak Pan ocenia jego umiejętności, jego osobę? No, oceniam bardzo wysoko. Jest to wieloletni zawodnik, wykształcony także trener, posiada odpowiednich certyfikatów Irlandzkiego Związku Rugby. No jego zadaniem przede wszystkim było, w jaki sposób poukładać nasz zespół, bo to, że w rugby potrafimy grać, to pokazały wyniki z rundy jesiennej. Natomiast kiedy chce się zrobić krok do przodu, to musi być osoba, która spojrzy na to nowym okiem, spojrzy na to z zewnątrz. Takie było jego główne zadanie, główny cel, aby ten zespół tchnąć jeszcze dodatkowe jakieś tchnienie, które pozwoli tę grę ułożyć jeszcze lepiej, bo rugby to przede wszystkim jest organizacja gry odpowiednia. Z tym mieliśmy pewne problemy. Dominowaliśmy nad niektórymi zespołami, ale widać było, że brakuje pewnych schematów w grze. I to właśnie trener Carey od początku roku wprowadza. Przestawienie się na nowe tory gry, na nowy sposób gry, na nową organizację gry troszkę czasu wymaga. Stąd dwa sparingi, stąd ten mecz już ligowy przed dwóch tygodni. Pokazuje, że te zmiany idą w dobrą stronę, ale to jeszcze troszkę potrwa, zanim zaczną grać to, jak Steven, trener Carey, sobie to wyobraża. Na koniec zapraszamy na mecz i przed monitory na transmisję. Oczywiście zapraszamy na mecz. Mecz będzie transmitowany, to jest dodatkowa atrakcja, ale oczywiście to nie oznacza, że trzeba siedzieć w domu, bo można zobaczyć mecz na żywo, a potem jeszcze raz, że tak powiem, go skonsumować na spokojnie, patrząc, bo to będzie dostępne, jak wiem, na stronie, patrząc na to raz jeszcze i rozkoszować się rugby, bo naprawdę jest czym. Przed nami jeden z ważniejszych meczów w tym sezonie. Jak nastroje w drużynie? Pełna mobilizacja. Jesteśmy gotowi. Taka idealna mieszanka stresu, można powiedzieć, ale tego pozytywnego, który mobilizuje właśnie. No i gotowości takiej. Jesteśmy podekscytowani tym, że wkrótce gramy. Tak ważny mecz na szczycie naszej tabeli. No i wydaje się, że jesteśmy gotowi. W klubie pojawił się nowy trener z Irlandii.
Jak wygląda współpraca z nim? Czy nie ma bariery językowej? Nie. W tej chwili to już też nie jest problem, bo każdy zawodnik rozumie angielski, więc jest w stanie się porozumieć. Zresztą rugby to jest gra, którą trzeba czytać niezależnie od języka, korzystać z mowy ciała, więc tutaj nie ma bariery językowej. Porozumiał się dobrze i teraz już jesteśmy na tym poziomie współpracy, gdzie właśnie docieramy się, jesteśmy dotarci wręcz i jesteśmy gotowi. Wskazówki trenera właśnie z Irlandii, z kraju, który jeszcze niedawno, bo kilka tygodni temu potwierdził, że jest w czołówce europejskiej, wygrywając Puchar Sześciu Narodów. No to jest dla nas w jakimś stopniu nobilitacja i korzystamy z tego, jesteśmy na treningach. Każdy jest, słucha, nawet kontuzjowani zawodnicy przychodzą i po prostu stoją przy boisku i słuchają wskazówek, bo to jest cenne. Każdy chce się uczyć i mamy okazję, więc z tego korzystamy. A czy zawodnicy też uczą trenera języka polskiego? Tak. W tych pozytywnych i czasami barwnych słowach. Ale on sam już od jakiegoś czasu mieszka w Polsce, więc te najważniejsze słowa i znaczenia znał, również z boiska. Ma swoje interpretacje, czasami ten język polski w irlandzkim wydaniu robi komiczne wrażenie, ale dogadujemy się, więc też jest zabawa. Zapraszamy na mecz kibiców? Jasne, tak. Gramy u siebie, tak ważny mecz na naszym pięknym obiekcie, więc warto przyjść. Niedawno pojawiły się trybuny, więc to też taki nasz ukłon w stronę kibiców, którzy i tak są, nawet jak nie było trybun, to byli. Teraz jest dla nich miejsce i mam nadzieję, że zapełnią te trybuny. Liczymy na Was, jesteście naszymi kolejnymi zawodnikami, więc gorąco zapraszamy i mam nadzieję, że pokażemy prawdziwe rugby na wysokim poziomie. Kto wygra mecz? No, my wygramy mecz. Wygra Ruda Śląska, wygra tak naprawdę śląskie rugby. Trzymam za to kciuki i dam się wszystko.